Teatr Druga Strefa. Niewielki diament na mapie teatru polskiego. Betty and John. Zapraszamy. Brytyjskiego aktora i dramaturga Antona Burga, wystawiana w Teatrze Druga Strefa. To opowieść o konflikcie, w którym żyło Hollywood przez ponad 50 lat. O konflikcie dwóch wielkich aktorek, Betty Davis i Joan Crawford. Bardzo byłam zafascynowana rolą Betty Davis, bo nie często się ma szansę zagrać kogoś tak wspaniałego, tak wspaniałą artystkę, ikonę kina amerykańskiego i oczywiście przede wszystkim w sztuce, która jest doskonale napisana, ma wspaniałe dialogi i wspaniale charakteryzuje obydwie diwy i gwiazdy kina hollywoodzkiego. Joan Crawford, w którą wciela się moja wspaniała koleżanka Halina Chrobak i Betty Davis, którą gram ja. Joan Crawford była osobą szalenie pracowitą. Zawsze była przygotowana do pracy. Umiała bardzo dużo, bo najpierw tańczyła, potem zagrała parę tragicznych ról, grała w radio, udzielała swojego głosu. Była to wspaniała osoba i pewnie dlatego, że była wspaniała, to wielu ludzi jej zazdrościło, jej wspaniałości. Poza tym była damą, pochodziła z biednej rodziny, ale umiała pokonać wszystkie przeciwności swoim sposobem, swoją drogą, żeby zabłysnąć w Hollywood. Szukałam Betty Davis człowieka. Betty Davis człowieka odnalazłam, wyobraziłam go sobie i z tych informacji, jakie miałam, starałam się zbudować taką pełnokrwistą kobietę. Kobietę, która miała poczucie humoru, tutaj jest mi również bardzo bliska, która używała dość mocnego języka, to też nie jest mi obce i była bałaganiarą, ale przede wszystkim miała serce. Natomiast miała wiele tęsknot i miała nieszczęśliwą miłość, którą przegrała z powodu własnej dumy, pewnego rodzaju pewnie i arogancji i takiej dezynwoltury, a ja mu pokażę. Był to reżyser, wspaniały reżyser William Wyler, zrobił z nią kilka filmów, był podobno przeuroczym człowiekiem, no i byli zakochani. Natomiast ona była ostrą kobietką, a on też był ostrym mężczyzną, i dawali sobie, że tak powiem kolokwialnie, do wiwatu. No i niestety, kiedy po prostu nie odebrała od niego listu, w którym prawdopodobnie była jakaś chęć pogodzenia się, ożenił się po jakimś czasie, i Betty do końca życia żałowała. Mnie z nią łączy na pewno pracowitość, zamiłowanie do zawodu i moje doświadczenia życiowe. W tym doświadczeniu szukałam jakichś punktów stycznych z Joan Crawford. Jednej rzeczy nie mamy wspólnej, nigdy nie byłam gwiazdą i nie zostanę gwiazdą, ale staram się być aktorką. Starałam się poczytać o niej, dowiedzieć, posłuchać paru wywiadów, które można, nawet bardzo dużą ilość wywiadów, znaleźć w internecie. Z materiału sobie wyciągam pewne wnioski i potem bazuję jednak na mojej wyobraźni. Szukam czegoś, co będzie dla mnie ciekawe. A każda rola, bez względu na to, co człowiek gra, czy dużą rolę, czy malutką rolę, wymaga wysiłku i pracy. Różnica między tymi dwoma aktorkami była znamienna, dlatego że Joan Crawford do kariery doszła
łóżko, a Betty Davis była profesjonalną aktorką, kształconą aktorką. Nic nie przychodzi w życiu łatwo. Nic. Po prostu trzeba pracować.